Cześć, tu liściasta i nie faza, tym razem erozja, ponieważ Gryzelda ponura udała się w odwiedziny. No bo tak, bo muszę trochę podlevelować sobie postać, a nie zawsze mogę grać z fazą, ale ja fazy nie potrzebuję, żeby levelować postać, jak również nie potrzebuję naszego świata, więc przyszłam w odwiedziny do erozji tutaj. Powiedz dzień dobry ładnie. Dzień dobry. O Boże święty. Przyszłam do to erozji. To miało być ładnie. Przyszłam do erozji i będziemy sobie robiły rozmaite nudne rzeczy, na przykład będziemy zbierały metal i będziemy, może się nam nawet uda upolować trolla, ale najpierw musimy zrobić trochę strzał. Tutaj erozja mnie gości, chodźmy może do twojego domu. Erozjo. Do mojego domu, który ty wybudowałaś? No kiedyś wybudowałam. Kiedyś no, dawno temu. No żaden pałac, no szczerze mówiąc jakaś stodoła, no. Patrzyłam, co budujesz, to po prostu aż nieładnie, żeby własnej matce tylko taki kurnik wybudować. Tak. Nie mam na co liczyć na starość. Nie masz na co liczyć na starość. Tak, Erozja jest moją własną urodzoną matką i gramy razem w Valheim, bo czemu nie? W Konanie skakałyśmy razem po zwłokach zmarłych wrogów. Po ciałach wrogów. Zabitych wrogów. Po ciałach zabitych wrogów, tak. Ale niestety tutaj wrogowie po tym jak umierają, to wybuchają, więc trochę nie ma po czym skakać. Chciałam zgłosić reklamację. No wiesz, no zawsze można poskakać po wspomnieniu. Możemy bo jest przez chwilę jakieś wspomnienie po ciele wroga. A ten tu co do ciebie tu się... No możemy poskakać po wspomnieniu, ale to szarzełek był, no to po szarzełkach skakać, to aż trochę ich żal skoro jest. Skoro tu już przyszłaś, to ja proponuję, żebyś mi grzybków nazbierała, bo ja nie widzę. A w ogóle to ten odcinek to nie będzie odcinek, tylko to będzie... Jak to jest, jak ktoś, kto umie grać, wpada do kogoś, kto jest nubem, lebiegą i w ogóle lepiej nie mówić czym. Bo ja tę grę grałam w sumie jeden dzień, pomimo że w grze to jest tu już chyba 33 czy coś takiego. Jeden dzień, kiedy Gryzelda przyszła budować mi dom i tam trochę rozpoznanie jakieś po grze zrobiłyśmy. A potem każdy następny dzień, który spędziłam w grze, w czasie gry oczywiście, a nie rzeczywistym, polegał na tym, że przychodziłam tutaj i próbowałam ubić jakieś ogony do jedzenia, czyli te niksy całe. Próbowałam złowić jakiegoś ptaka, żeby mieć strzały i tak się kończył dzień. To nie jest mój dom. Wyjaśnij mi, dlaczego dom. Przyszłam do naszego pierwszego domu. Aż taka podła nie jesteś, żeby mi coś takiego tutaj, to ja sobie sama zbudowałam. Bardzo jest amatorska chałupka, no. Ach, dobra, bo ja... idziemy. Czekaj, ptaka widzę. Strzelaj. Musimy sobie zrobić strzały. Ha! No i ona tu wpadła i już dwa ptaki ukatrupiła, a ja przez ileś tam dni nie byłam w stanie złowić żadnego, bo te dziady albo się przede mną chowają i ja ich nie widzę, albo po prostu zmykają, jak ja tylko napnę cięciwę. No żaden mi się tak nie wystawiał. O, a poza tym po takim pudle to już odlatywał znowu. Nie, no ptaki nie odlatują tak łatwo, czekaj. Dziękuję, czuję, że uratowałaś mi tyłek. No nie przesadzaj, przecież to był jakiś tam, nie wiem co. Byle co. O, następny. Tak mi się wystawiają skubańce. No kochana, to ja takich ptaków to nie widziałam tutaj w ogóle. Siedzących spokojnie. O, tu jest jakiś co siedzi, albo mi się zdaje, bo jestem przyślepawy człowiek troszkę. Ale to jest ptak. Ciekawe, czy ja mam, oczywiście, że mam, ale czy ja jestem w stanie strzelić do dziada. No tylko musisz troszeczkę wyżej celować. No ja nie, no ja wiem, że muszę wyżej celować. Pięknie, o, no i co? Patrz, zabity. No widzę, no. O, hura, hura, ale numer. To nie jest no, filozofia duża. Oj, bo cię kopnę, wiesz co, tyle, coś mnie chyba tu próbuje za... Nie, to ty. Nie próbuję cię zabić. Tak. Ale jak ktoś... O, poczekaj, Niksa. Muszę zmienić na topór i jej przywalić zawsze ogon do jedzenia. Niekoniecznie. No oczywiście, to ja nie wiem, czy ja ją próbuję, ale to jest coś dziwnego. Dawno nie grałam, to ja nie wiem, co ja tutaj mam. Macie? O, dobrze, okej. Okej, mam ogon. Ja nie mam. Ja mam dwa ogony. Ale...
Matko, a co to za gatunek zwierza z dwoma ogonami? O, jest jeszcze jedna. Biegnę, to moja będzie. Moja. Ty miałaś atak jeszcze Nixów i ten, i one tak sobie zostały tutaj. Och, mój Boże. No właśnie, atak Nixów miałam? No proszę. Miałaś atak Nixów i dzików, bo zanim zabijesz jelenia elektrycznego, to ci napadają Nixy i dziki. Ale z drugiej strony to dosyć dobrze, dlatego że trochę ogonów pochodziło tutaj po okolicy. To teraz ci już nie będą chodzić ogony, teraz ci będą szaruchy przychodzić, znaczy szare... O ty małpo, wszystko przez ciebie. Wszystko widzisz, a źle mi było bo, na pierwszym levelu. Tak, bo przyniosłam erozji łeb jelenia elektrycznego zabitego. Czyli generalnie to... Nie musiała zabijać jelenia. Czy może jeszcze sobie jeśli zabić tego jelenia? Ja zresztą mogę z nią zabić, ale na kanał tego wrzucać nie będę, bo już dwa razy wrzucałam. Ja bardzo przepraszam, ale ja po prostu gram tak, no powiedzmy sobie, mocno amatorsko. Szczególnie, że już od dawna postanowiłam nie grać. Gdzie do jasnej cholery jest czarny las na tej mapie? Oj, misia, wszędzie naokoło tam, gdzie widzisz granice mapy. Bo ja dotarłam... Jak docierałam do czarnego lasu, bo generalnie nie, zaraz, ja ci zaraz powiem, nigdzie nie ma czarnego lasu, bo jak go tylko wietrzyłam w powietrzu, to spierniczałam dalej niż widziałam. Teoretycznie tutaj gdzieś w tę stronę powinniśmy dotrzeć. Znalazłam miedź. A ja znalazłam coś, co świeci i jest ostęp. Tak. I co z tym ostem? Zbiera się go do czegoś, czy po prostu się go... O, ktoś cię napadł. Szkielet. Co oznacza... O tak, uważaj, szkielet strzela. Au. Co oznacza... Naprawdę? Najlepiej je pałką prać, ale można też. Czego ten próg chce ode mnie? Bo odkryłyśmy podziemia. Liczne jamy i lochy. Dobra, stary, spadaj. Nie będę z tobą gadać. Nie chcę mi się z tobą gadać. Zaznacz sobie może te podziemia. To jest kurhan. O, ale ty mnie tutaj co chwila jakieś dziwne zadania. Jak to zaznaczać? Może tym. Podziemia. Jagody. Jagody no nie, są dobre na drzem. Dobra, bieri ten swój kilofek i chodź tutaj rąbać dziury w ziemi. Ze mną. Dobrze, chętnie, tylko powiedz jak i no dlaczego bierze. Tu? A jak dlatego, patrzysz, tak to... że się tak miedzi, a nie tutaj tak tego? Tak, i jak na to spojrzysz, to pisze złoże miedzi, znaczy napisane jest. I wyrzucaj kamienie wszystkie, bo tutaj miedzi z tego mało leci, ale kamienie od groma. Jestem przeciążona, mam 25... Dobra, już nie jestem, ale nie mogę za bardzo wziąć więcej, bo mam 300 na 300. Jeszcze mam jakiś kawałek złoża miedzi, więc go łupię. Tutaj jeszcze jest kawałek i tam. Popatrz sobie na obciążenie. 185 na 300. To jeszcze super. Mogę wyrzucić kamienie. Wyrzuć kamienie, to jeszcze pójdziemy po cynę i ty bierzesz całą cynę, bo ja już nie mam. Ale chyba, że się podzielimy miedzią. Poczekaj, jeszcze tutaj jest jakaś miedź do wzięcia. Tu też jest. Gdzie? Bo ja jest nie jeszcze widzę. Złożę, ale zaraz. Prawdopodobnie nic w nim nie będzie, bo to taka resztka. Nie, a czemu tylko ty kamień. Tego nie chcesz? A bo to kamień był. Och, po co ci kamienie, moja droga? Wyrzucamy. A i tej miedzi to ja nie mam za dużo, moje drogie dziecko. Co ja mam, 6? A, to dlatego tak ci lekko. Dobra, słuchaj. To weź to ode mnie. No, ciekawe, które to, bo tu leżały kamienie. Już wzięłaś. Naprawdę? Zobacz, ile masz miedzi teraz. 19. No, dobra, to chodź. I 243 obciążenia, więc jeszcze coś tam mogę. O, dobra, możesz... Zbieram kamienie po drodze, to jest idiotycznie wymyślone. Bo to jest jak w Minecrafcie niestety, to trzeba wyrzucać te kamienie i nie wchodzić w nie. Dobra, to idziemy teraz gdzieś, musi być woda tutaj. Póki jeszcze to mamy... To miała być woda, moja droga, to miał być ocean.
Tak naprawdę to czasami jest nawet z daleka od wody. Ale nawet nad rzekami czasami jest cyna. Ja tak myślę, że... jest, nawet nad tą głupią rzeczką. Chcesz zabić trolla? Znaczy, ja nie wiem, czy nie on mnie zabije. Ja go nawet nie widzę. Gdzie ty widzisz tego trolla? Przede mną, dokładnie przede mną jest troll. Przed tobą to jest drzewo. O! Nie, to jest troll z lewej strony. Takie okay. Niebieskie, duże. No jest. I ma dupę. Ma dupę. Chcesz zabić trolla? No, a jak się go zabija? Łukiem. Ja chętnie. Przede wszystkim łukiem i utrzymuj dystans duży od niego, bo on potrafi rzucać kamieniami. Chodź, zabijemy sobie trolla. Okej. Zabijemy sobie trolla. No to już strzelamy? Strzelamy, tylko on dosyć szybko chodzi. O szkurwa, Boże, wytnij to. Zrobię ci pip. Ja go odciągam, ty do niego strzelaj. Ale gdzie tu strzelaj, kuźwa, jak ja strzelam w krzaki? No to celuj. A, walnął mnie, ratunku. A, on w ogóle, słuchaj, ja mam od razu połowę życia. Gdzie no właśnie. Połowę? 31. Co to za głupi dziad? On za mną leci, to może... Dobra, to ja do niego strzelam. Uciekaj, uciekaj. Ty przed nim uciekaj teraz. Tak, tylko ja nie wiem, gdzie uciekam i wiesz, mogę się natknąć na coś zupełnie gorszego. Teraz leci za mną. To ja lecę za nim. Żarcie mi się kończy. Co ci się kończy? Stamina! No ja staminy też nie miałam, jak uciekałam przed dziadem. Bo mi się, w sensie, żarcie skończyło. A, poleciał za tobą. Dobra, czekaj, ja coś zjem. No teraz ja muszę spierniczać. Spierniczaj. Bardzo pyszna zabawa, to zaraz pewnie wpadnę na jakiegoś innego trolla, jak się znam na sobie. No może nie. Kurde, chybiłam. Już czekaj, już biegnę za wami. Już będę miała teraz więcej staminy, bo zjadłam. A teraz ja też musiałam coś zjeść, bo nic nie miałam. Gościu, dobra, to... gościu, ty, tutaj. Józek. Józek, nie daruję ci tej nocy! O mordę! Nie mam staminy, nie mam staminy! O! Będzie we mnie rzucał, w kobietę! O ty szujo! Szmato! Oj, jakieś małe gnoje za mną lecą! Mówiłam, że to będzie śmiesznie! Popadamy tu, bo ja nie umiem walczyć w tej grze! O Jezu! Na jakichś kamieniach się zaplątuje. O, tracę staminę nieźle. Shit, uciekaj. Chyba w niego trafiłam. Dobrze. Nawet ze dwa razy strzela do mnie ćwok. A, uciekamy. Muszę teraz też ja szarły załatwić. Dobra, to może ten się do mnie przyczepi na jakiś czas. Oj, chyba nawet tak, bo właśnie... Mnie tutaj się przybliżył do mnie. Dobra, szarły załatwię, żeby nie za mną nie biegały, tylko że one tak bez sensu. Hello. Nie wiem, gdzie ten dziad jest, bo tak się kręcę jak ten debil. A, i prosto mu w drogę, to kretynka. Dobra, ja gonię tego głupiego szarła, jak idiotka z pochodnią w ręku, one przed pochodniami uciekają. Dobra, już nadciągam, zabijemy tego trolla. Dobrze. Staminy nie mam, to nie ma co czekać za mocno, tylko się modlić. Oj, cały czas za mną, no dziad jeden. Ale się przyczepił. Ale już... Już mu przykro jest dosyć. O, ła, 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 ła. Uciekamy, uciekamy teraz troszkę. Czy ty go w ogóle widzisz? Tak, biję go. On mnie też widzi niestety. Dobra, bo rzucił we mnie kamieniem i teraz już sobie gdzieś poszedł, więc muszę teraz stanąć tak, żeby w niego trafić. Zabiłam go! I trafiłam. Obie żeśmy go zabiły. Dobra, chodź tutaj. Jestem, a co? Weź złota, zobacz ile złota mamy i głowa trolla, o. Oj, ile nowych recept, o. No i w ten oto sposób mam już 250, wiesz. Ja mam 175, możesz mi coś dać.
No ale to i tak musimy dojść do tego miejsca, gdzie jest ta cyna, to się będziemy zastanawiać tam. Bo tutaj to ja nic nie widzę w tym ciemnym lesie. Dobrze, to chodźmy nad wodę, póki mamy jeszcze światło dzienne. To jest cyna, a to nie jest cyna. Dobra, to znajdę jakąś swoją. No wiesz... O, zepsuł się kilo. I dlatego masz dwa. Wiem. Nie mogę znaleźć cyny i to mnie smuci. Dobra, tutaj jakaś będzie. To jest kamień. Halo? Dobra, mam jakąś rudę cyny. To jest kamień. To jest krzemień. Kurde. Tu jest wieża. Nie, dziękuję. A ty się nie ujawniłaś na tej, na mapie. Nie widzę cię na mapie, moja droga. Ja już czekaj. Proszę, ujawniłam się. Aha. A tu jesteś gdzieś bardzo blisko mnie? Tak. To jest moja cyna. Ale tutaj jest łyso z cyną, Jezu. Bo tu się ciemno robi. Noc przyszła, tak. Kobieto, no. Na co ty mnie narażasz? Na przeziębienie. Tutaj chyba jest, tak. To ja to jeszcze skopię trochę tej cyny. Jeszcze jakbyśmy... O, tutaj jest. Ale nie, to nie jest złoże. To się po prostu już w tej chwili blask księżyca kładzie na wodzie. Jakaś ty poetycka, kurde. No, jak kalafior. Dobra, wciśnij sobie F i wracamy do domu. F sobie mam wcisnąć. Wcisnęłam i co? Bo jesteśmy dosyć daleko. I lecimy na mój ping. Trzeba by było troszkę na niksy popolować, moja droga. Kurde, mamy tylko 4 kości. Tak, nie mamy kości. A skąd? Kości. No ale nie, no skąd, to prawda. To ja zrobię trochę tak nieuczciwie, bo ja nam w takim razie po... Tak, to się dziki boją naszego ognia. Ich problem. Zrobię poletko nam i zasadzę marchew. Mgła jakaś jest, kurczę, człowiek nic nie widzi. O Jezu, jak zasuwasz tą motyczką. No chcę tak na szybko. Dobra, i teraz pójdę po te głupie nasiona i je zasieję w cholerę. To nie w cholerę, tylko w ziemię. No w ziemię. Proponuję. Troszeczkę przed czasem, bo mam po prostu... mam po prostu już motykę i ją wykorzystam, to będziemy miały lepsze żarcie po prostu. Ale to za jakiś czas, no najpierw muszą wyrosnąć niestety. Ale pamiętam, że można robić z owoców dżemik, bo robiłaś. Można dżemik i dżemik jest niezły. Tylko żeby robić dżemik musiałybyśmy zrobić kocioł z cyny. A na razie nie mamy cyny, jak wiadomo. Mamy cynę, ale nie mamy pieca, żeby ją przetopić. Ale cyny mamy mało. No mamy, ale to jeszcze pójdziemy po tę cynę, ale musimy, żeby w ogóle móc zrobić sobie kociołek, to musimy przetopić cynę, żeby przetopić cynę, musimy iść do kurhanu, żeby iść do kurhanu, musimy iść do kurhanu. To było logiczne. Co ty tak tu dziwnie chodzisz? Bo idę do kurhanu, który znalazłyśmy wczoraj. No to pewnie nawet ten sam troll tu chodzi, bo te dziady to się respią. Złoże ci się nie zrespi, ale dziad tak? No, sorry. Dobra. Sorry, Winnetu. Boże. To poruszanie się też jest jakieś takie, no niby normalne.
Jak chcesz, możesz wziąć pochodnie, znaczy nie, w sumie, dobra, wchodzimy. Ciemno. Wchodzę będzie. Też, ciemno. Ciemność widzę. Dobra, żółte ciemność. Grzybki zbieramy, są bardzo dobre do jedzenia. O, tu są jakieś, tylko ja cię zaraz zgubię, a tu jest ciemno. Dobra. Najpierw zobaczymy sobie z przodu, podskocz, tutaj mamy coś. Nic nie widzę, nie widzę. Biorę kości. Ty, słuchaj, ty w ogóle coś widzisz? Bo ja tylko widzę twój napis, Gryzelda ponura. Dobra, to weź pochodnie, odpal. Odpal pochodnie. Dobra. Odpal pochodnie i... Tu są cosie. Co to są? Skrzynka. No one to są zdobne. Dobra. W skrzynce to nic nie ma. Nie, bo ja już wzięłam. Dobra. Mamy tutaj drzwi. Jesteś za mną? Jestem za tobą. I co teraz? Wchodzimy. I co? Kościotrup, rdzeń pomiotu Surtra. Uważaj, za tobą! No i co z tego, że za mną? Kościotrup. Weź sobie rdzeń. Podnieś rdzeń, bo będziesz miała nowe przepisy. To czerwone. Nie widzę żadnego rdzenia. To czerwone, kwadratowe. A! Sześcienne. No, to ty mi tak mów. Dobra. Ja oglądałam twoje filmy, ale co z tego? Właśnie widzę, jak uważnie. Ojejku, jejku, wydało się. Ale na ogół bardzo uważnie. Tylko jak jest ciemno, ty mówisz, tu rdzeń tam. Ja nawet nie zdążyłam zobaczyć, co ty bierzesz, ale uwierzyłam, że wzięłaś. Dobrze. Okej, otwieram drzwi. No i co w związku z tym ja mam robić? Weź rdzeń. Wzięłam. Idziemy. Idziemy. Biorę maślaczka. Weź kości i rdzeń z drugiej strony. No, coś mało kościotrupków tutaj. Bardzo dobrze. Oj, wiesz, los nade mną czuwa. I teraz tam nic nie ma. I teraz mamy z drugiej strony. Tutaj nie ma drzwi. Idziemy, okej. Okay. Jest. Tu są w ogóle drzwi. Nie typowała. I co? I tutaj też nie ma kościotrupów. Możesz się zajrzeć do skrzynki. Mogę. Weź wszystko, nie wiem. O, 10 piórek. Ależ fantastycznie. Bierz. Okej, okay, najpierw lewe drzwi. Nic tu nie ma. Zupełnie. Dobrze. I teraz to. Teraz te drugie. Drzwi. No gdzieś musi coś być, no jeden kościotrup. Maślaczki. Dobra, zanim otworzymy te drzwi, zajrzymy tutaj. Nic, tylko maślaczek. A czy ja tą pochodnią mogę ich walić, czy nie bardzo? A możesz, ale on wtedy ci się szybko zepsuje. Pozwoli, że cię przepchnę. Okej, okay, mamy tutaj drzwi. Czyli ja się będę starała osłaniać. Prawym klawiszem czy lewym? Kurczę. Prawym. Lewym atak. Prawym się zasłaniasz. O, prawym, okej, okay, tak. Ale szybko to się dzieje. To cała noś tam osłoni. Ale mamy jakiś trefny te ruiny. I to wszystko. To już koniec ruin. Tutaj byłyśmy i tutaj nic nie ma. Tak. Małe ruiny, do niczego, w ruinach był tylko jeden kościotrup. Ja chcę kurhan. Znalazłam już jagody, znalazłam już miedź. Znowu miedź. Tutaj są szkielety, czy to jest nowy kurhan? Tak, mamy kurhan, tylko trzeba najpierw zabić szkielety. Oła. Póki co to oczywiście ja jestem awantura normalnie. Ja się ani nie zasłonię, bo nie umiem. A zawsze po prostu wpadam i leję w mordę, a potem się okazuje, że nie żyję. Ale no trudno. O Boże, dwa grzyby zjadłam zamiast mięska. Trudno. Dobra.
Okej, no to wchodzimy. W kurhanie nam wszystko jedno. Ty możesz latać za mną z pochodnią też przez jakiś czas, jak chcesz, ale niekoniecznie. Czyli co, znowu mam pochodnię odpalać? Czy mogę wchodzić? No możesz odpalić pochodnię, jeżeli ci ciemno. No, ciemno to mi będzie na pewno, ale... Cieszę się, że poprawili ten błąd ortograficzny. O, i nie tutaj lubisz? Już mamy, proszę bardzo, rdzeń. Grzybki, super. To będzie... Kurhanów przez CH, bo nie rozumiem, dlaczego ty masz takie uprzedzenia ortograficzne. Uprzedzenia ortograficzne? No dobrze. Drzwi ale tutaj. Ale ciemności. No chrzanie, to zapalę tą pochodnię, bo przecież to tak ci nie da żyć. Dobra, ja to na klatę wezmę. Co prawda mam tylko 77 zdrowia, bo zjadłam dwa grzyby zamiast grzyba ogona, ale nie mam ogona nawet. To dlatego zjadłam grzyby. Okej. Okay. Co tutaj mamy? Grzyba. Tu mamy też tylko grzyba. Tylko? A tu są drzwi jeszcze, te dobra. Te grzybki to jakieś takie, proszę pani, radioaktywne. Tak. Dobra, mamy drzwi. A, i tutaj kółeczko żeśmy zrobiły do wyjścia. Dobra, cofaj się. Cofaj się. Cofnęłam się. W rozwoju. O, grzybek. No to bieli grzybka. Tutaj mamy kolejne drzwi. Czekaj, możeśmy tutaj nie były, że tu grzybek, a może byłeś. Kości. Kości się przydają. Kośćmi można bardzo ładnie upgrade'ować rzeczy, ale ja tak naprawdę chcę rdzenie. Dobra, tu w drugą stronę idziemy. No wiesz, chcesz rdzenie i owszem, ale jak będą leżały kości, to chyba nie pogardzisz. O, tuśmy może nie były. Tuśmy nie były. O, są trupy, słyszę je. No i co ja mam zrobić? Wolałabym się z nimi bić, niż przyświecać. Zabiłam trupa. Cóż to był za trup? O, i co, to jest koniec? Jest tak rdzeń, zabieram rdzeń. Otwórz skrzynkę, możesz wziąć tutaj pieniądze, leżą na ziemi. Co jest? Też widzę, wiedziałam. No wiesz, ja mówią, że pieniądze nie leżą na ziemi, a leżą. Kłamio jak nic. Perła z bursztynu. Tak. Co? Perła z bursztynu, kurde. No nie kwestionuj tego. Nie kwestionuję. To jest jakiś po prostu inny wszechświat. Tutaj mamy drzwi nieotwarte. Okej. Okay. 3, 2, 1, bał. Nie wiem, cokolwiek, spawner jakiś. Tutaj nic nie ma, tutaj mamy jeszcze jedne drzwi. Coś nam się strasznie denne trafiają te. Kurhany jakieś takie. Psia krew, to wszystko. Koniec. I cały kurhan. Znaczy, możemy sobie zrobić jeden piec. Możemy sobie zrobić... Ile masz rdzenia? Ja mam teraz 2. Ja nie mam żadnego, bo ja nie zbierałam. No to mamy w sumie co? W domu mamy 4, czyli mamy 6 rdzeni. Dobra, wychodzimy stąd. Możemy sobie zrobić jeden piec i teoretycznie możemy palić żarcie na węgiel. Palić żarcie na węgiel? No teoretycznie możemy, ale czy my mamy aż... No, czujesz znów zmęczenie. A niby dlaczego? No bo nam się skończył bonus. Tutaj odlewnie się zasila węglem drzewnym albo węglem mięsnym. Czyli najpierw trzeba zatrudnić jakiegoś beznadziejnego kucharza. Tak. No, a potem już masz dostawę węgla. No, a ja chciałam tylko się poskarżyć. Te trole jak latają, nie? Strasznie no. Duże smerfy są w tej krainie. A one są niebieskie? Tak. Bo one tak jakieś u mnie szarawe. Są niebieskie. Trole są niebieskie. No i powiedzmy sobie, że te trole nie mają żadnego wdzięku. No nie wiem, czy smerfy miały, ale... Smerfy też nie miały. Wszystko gra, musimy się wysuszyć. Dobra, wysuszyłam się. To co? No to mogę postawić nam piec i to tyle. Mamy odlewnię. Ale jesteś zdolna. Dobra, na razie nie za bardzo mamy węgiel, więc... Czemu ja strzelam do kamienia z łuku? Jesteś głupia.
No dobra, no powiedz mi coś, czego nie wiem. Ja jestem mądra. No faktycznie nie wiedziałam. No widzisz. No dobra, to weź młotek do ręki. Zatrzymam. Wejdź w wyrób. Co mam zrobić, jakiś piec? Kuźnię. Gdzie ta kuźnia? Kuźnia. Robisz kuźnię. Dobra, no. I co ja mam zrobić? Otwórz sobie kuźnię. Otworzyłam. No i powinnaś mieć opcję brąz. Zrobienia brązu. Zrób to brąz. Ile tego brązu? Już nie mogę więcej. Już nie możesz więcej, ale to ci wystarczy i powinnaś dostać nowe receptury. Dostałam, tak, jakiś receptur dostałam i nawet włócznia, buława, kładła, no, nawet nie zdążyłam zobaczyć, co dostałam. Dobra, to by w takim razie było tyle na dzisiaj. Dzięki ci bardzo i dzięki wam za uwagę. Ja również dziękuję. Ała, i... nie mogę teraz wstać. I do zobaczenia następnym razem. No ja cię nie podniosę, bo jestem gdzie indziej. Dobra, cześć. No, no to pa. Cześć.